Ja Państwu od rana poczytam. Zaczniemy od klasyki, od takiej no, klasyki, którą każdy zna, czasem z książek, czasem z filmów. Henryk Sienkiewicz, postać, którą wszyscy kojarzą, Ogniem i Mieczem. Tu pan Wołodyjowski zatrzymał ich na chwilę i rzekł: niech Rzędzian weźmie piernacz, bo jego czarownica zna, i niechże pierwszy z nią paktuje, żeby się nas nie przestraszyła i nie uciekła w jaką czeluść z Kniaziówną. A cała w białościach, w aksamitach, w piórach, we wstęgach, w srebrze a złocie, że nie widziała niby ten obraz, co go noszają na procesjach, aż przycichło z nagła, tak po nie mieli i dziwowali się ludzie. Ale z drugiej strony człowiek oswaja się nawet z nieszczęściem. Pan Zagłoba zaś przez tyle czasu zżył się z myślą, że ona porwana daleko i w boku nowej mocy, że teraz nie śmiał sobie powiedzieć: oto już nadchodzi koniec tęsknoty, koniec poszukiwań, nadchodzi czas bezmyślności, pomyślności i spokoju. Tłumy zebrały się przy darcu biskupim pałacu. Nie chciano początkowo wierzyć. Żołnierze twierdzili, że jeśli książę wyjechał, to niezawodnie wyjechał na czele ponężnego podjazdu, aby zlustrować okolice. Wnet drużbowie zrobili rumor i gruchnęli z całych piersi: rozgłaszaj, skrzypku, rozgłaszaj, a ty, Jaguś, ojca, matkę przepraszaj. Rozgłaszaj, flecie, rozgłaszaj, a ty, Jaguś, siostry, braci, przepraszaj. Zaledwie ujechali kilkadziesiąt kroków, konie poczęły tulić uszy i chrapać. Narzędzianie skóra zmieniła się w jaszczur, bo spodziewał się, że lada chwila zza załamu skały rozlegnie się wycie upiora lub wytoczy się jaki kształt, szkaradny, a nieznany. Mówiono, że zbiegowie fałszywek głosili wieści zapowiadające lada chwila Chmielnickiego i Tatarów upadek. Bo oto 26 września upłynęło dni 10, a nieprzyjaciela jeszcze nie widać. Na koniec dzisiejszego naszego spotkania z książką było trochę klasyki. Był Sienkiewicz, był Rejmont, był Prus, to teraz Jerzy Pilch. Jak przychodzi wielka miłość, to człowiekowi zawsze się zdaje, że pokochał najpiękniejszą kobietę świata. Ale jak człowiek faktycznie pokochał najpiękniejszą kobietę świata, może mieć kłopoty.